Pragnę bardzo serdecznie powitać czcigodnych księży, wszystkie osoby życia konsekrowanego, także młodzież, no i wszystkich wiernych naszej archidiecezji. Szczęść Boże! Chciałem was wszystkich zaprosić do udziału w naszym synodzie archidiecezjalnym. Ta myśl o zwołaniu synodu dojrzewała we mnie od dłuższego czasu, ale właśnie to, co wydarzyło się w czasie synodu o synodalności, kiedy zobaczyłem cały ten potencjał, kiedy zobaczyłem naszych wiernych, zaangażowanych, którzy chcą pewnych zmian, którzy chcą pogłębić też swój związek z Bogiem, z Kościołem, pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby właśnie zwołać synod archidiecezjalny. To nie jest myśl jakaś zupełnie nowa, bo musimy pamiętać o tym, że od dawna synody odbywały się w Kościele. Ale ten synod, i tak to też odczytuję i chciałbym powiedzieć o tym, on jakoś zrodził się także z natchnienia Ducha Świętego. On zrodził się z tego, jak gdyby odczytywania znaków czasu, tego, co nas otacza. I dlatego też bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w synodzie. Jakąś myślą przewodnią tego synodu są słowa Matki Bożej, która w Kanie Galilejskiej zachęciła uczniów, zachęciła tych, którzy w tej uroczystości brali udział, do tego, by uczynić wszystko, co powie Syn. A więc uczyńcie wszystko, co mówi mój Syn.